Dzień dobry Państwu, dzień dobry Karolino. Dzień dobry, witaj serdecznie. Witam Cię serdecznie, Kasiu. Myślę sobie, nowy rok przyszedł, a my jesteśmy ciągle tutaj i Państwo też są tutaj. Także dobrze, że jesteśmy. Dobrze, że jesteśmy i dobrze, że mamy, wiesz, takie świetnie rozwinięte, działające technologie, internet, prąd, w ogóle mnóstwo dobrodziejstw. Ja się bardzo cieszę, że możemy tutaj być. Na samym początku chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być dzięki Państwu, bo to Państwo sprawiacie, że ten live może się odbywać regularnie, raz w tygodniu, że kultura liberalna może funkcjonować. Bez Was by nas nie było. I chciałam osobiście i w imieniu naszej redakcji podziękować naszym hojnym darczyńcom i darczyńczyniom, nie wiem jaki będzie feminatyw tutaj. Darczyńca, prawda? Więc jest darczyńca i darczyniec, czy darczyńca i darczyńczyni? No właśnie nie wiem tego, musimy to zbadać, natomiast powiem patronkom i patronom, bo to jest tak bardzo ładnie wtedy. I tutaj chciałam podziękować panu Patrykowi Górniakowi, panu Arturowi Sawickiemu, panu Marianowi Lemke, pani Aleksandrze Kudrymskiej, panu Aleksandrowi Słowikowi, panu Jakubowi Baczukowi, panu Danielowi Stawińskiemu, panu Jackowi Ptaszkowi i panu Piotrowi Kisselowi. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Państwu dziękujemy. Bo piękny prezent sobie Państwo sprawili na nowy rok, czyli wolne, niezależne media tworzone przez osoby, które mają pasję do tego, żeby je tworzyć i żeby w nich działać. I bardzo, bardzo Państwu dziękuję. I chciałam jeszcze podziękować, bo pan Piotr Kissel przysłał nam również list w sprawie szczepionek, list dotyczący wyrażonych przeze mnie wątpliwości w jednym z naszych poprzednich live'ów, wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa stosowania tych szczepionek u ozdrowieńców i u osób, które właśnie akurat przechodzą COVID. Bardzo panu dziękuję za to ważne wyjaśnienie. Poczytamy to, może uda nam się zasięgnąć jeszcze jakiejś opinii kogoś, jakiegoś lekarza, może nawet zaprosimy tutaj, co ty na to, Karolina? Lekarza albo nawet lekarkę. Albo nawet lekarkę, albo nawet epidemiolożkę. O, to by było też super. Także bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie, za każdy odzew, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne i też uświadamia nam, daje nam takie poczucie kontaktu z Państwem, co jest niezwykle, niezwykle ważne. I dzisiaj, bo skończył się rok 2020, nikt po nim nie będzie specjalnie płakał, mam wrażenie. Natomiast zaczyna się rok 2021 i gdzieś tak wychodzimy na początku od podsumowań tego, co za nami, no i patrzenia na to, co przed nami, co nam przyszłość może przynieść. I pomyślałyśmy sobie z Karoliną, że takim ciekawym obszarem, na który należałoby spojrzeć, jest kultura i to, co się w niej wydarzyło w 2020 roku. I można byłoby pomyśleć, że właściwie niewiele, no bo wszystko zostało zamrożone. I pytanie z jednej strony jest filozoficzne, to znaczy, czy taki areszt domowy sprzyja kreatywności, czy też wręcz odwrotnie. No i co z instytucjami kultury, co z całym tym olbrzymim sektorem, bo jeżeli popatrzymy na to nawet w kategoriach takich ekonomicznych, to tutaj coś bardzo ważnego uległo zamrożeniu i w tym zamrożeniu pozostaje. No i chciałam Cię, Karolina, na początek zapytać o taki Twój generalny pogląd na to, co się w 2020 roku wydarzyło w kulturze, patrząc na nią bardzo szeroko, to znaczy patrząc na sztuki wizualne, na teatr, na kino, na literaturę, na muzykę, na taniec, na wszystkie dziedziny, z którymi obcowanie jest nieco jednak przez pandemię utrudnione. Ja bym powiedziała takie trzy rzeczy właściwie. Po pierwsze, wiedziałabym, że te skutki chyba po raz pierwszy w historii są. Popraw mnie, albo niech Państwo poprawią, ale wydaje mi się, że to jest pierwsza pandemia, jaka się zdarzyła w historii, w której kultura tak bardzo została ograniczona, a właściwie zostały ograniczone te osobiste spotkania związane choćby z chodzeniem do teatru czy do kina. To znaczy zawsze właściwie podczas pandemii ta kultura była cały czas obecna, nie ograniczano w jakikolwiek sposób jej działania. W tej chwili oczywiście ze względu na to, co wiemy o przenoszeniu się wirusów, przede wszystkim dlatego
jest tyle obostrzeń dotyczących świata kultury, ale tak czy inaczej to jest sytuacja całkowicie nowa, w której się znaleźliśmy i która właściwie nie wiemy, jak ona się dalej rozwinie. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to że próbowałam dokonać takiego bilansu tego, co się w kulturze działo, w sensie oddziaływania tych obostrzeń na twórczość i ten bilans jest absolutnie ambiwalentny, taki pełen sprzeczności, bo z jednej strony jest kwestia kin, a szczególnie, wydaje mi się, że szczególnie kwestia teatrów. Mówię szczególnie teatrów, dlatego że kina jednak mimo wszystko nie są aż do tego stopnia, chodzenie do kina nie jest do tego stopnia rytuałem. Jest oczywiście jakimś rytuałem, jest to kwestia tego wspólnego pójścia, przebywania razem, oglądania na wielkim ekranie, ale to jest jednak dla mnie nie do porównania z teatrem, gdzie ludzie naprawdę widzą się, spotykają się, są razem w takim misterium, potem jest ta przerwa, podczas której się pije jakąś szklankę wody czy szklankę prosecco i dalej się rozmawia i to jest wszystko takie misterium teatralne i to rzeczywiście tutaj jest wielkie takie zmartwienie związane z tym, że kino i teatr rzeczywiście mają się kiepsko w wielu aspektach. Czytałam też, bardzo ciekawy, w ogóle polecam Państwu bardzo taki numer Ekonomista, który podsumowuje 2020 i otwiera 2021 i tam jest mowa o trzęsieniu ziemi w Hollywood, to znaczy, że oczywiście powiedzą mi Państwo, no tak, no może kina nie działają, ale oglądamy streamingi, więc właśnie wszyscy oglądamy te streamingi, ale te streamingi są budowane zupełnie przez co innego niż Hollywood i w tym sensie ten Hollywood jest rzeczywiście, podlega takiemu trzęsieniu ziemi i to jest taka wielka zmiana właściwie, kiedy Hollywood przestaje rządzić tą zglobalizowaną naszą kulturą kinową. A z drugiej strony, bo tak jakby mówię że tutaj są te największe szkody prawdopodobnie, a z drugiej strony jest też literatura, w której tak naprawdę wszędzie jest boom. I niezależnie od tego, czy się popatrzy na doniesienia z kultury polskiej, ja jeszcze oglądałam brytyjskiej i niemieckiej, to wszędzie się mówi o tym, że książki przeżywają swój boom. Może trochę wszyscy czekamy na nowego Camus, na nową Dżumę i na nowe Decameron, na nowe książki, które są tymi wielkimi książkami związanymi z epidemią. One chyba jeszcze nie powstały, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, zaraz skończę i właśnie chciałabym posłuchać, co powiesz, ale z całą pewnością jest tak, że ludzie mając chyba jednak ostatecznie jakoś więcej czasu w tej sferze prywatnej, przy całej pracy, którą trzeba wykonywać, jednak więcej czytają i to jest bardzo dobra z kolei informacja. No i wreszcie trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest rzecz związana z ratowaniem tej kultury, znaczy z pomaganiem i ja przepraszam, ale nie mogę zapomnieć, to znaczy nie mogę zapomnieć tej próby ratowania polskiej kultury ze strony polskiego obecnego rządu, gdzie ostatecznie się okazało, że nie ma właściwie jakiejkolwiek zasady, że równie dobrze może dostać teatr i równie dobrze może dostać disco polo. I to było jednak dla mnie takim przykładem tego, że ja rozumiem, że jest bardzo trudno ratować kulturę w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ale jednak tego braku takiego planowania, strategicznego przemyślenia tego, co jest do zrobienia i co tak naprawdę trzeba ratować w pierwszym rzędzie. Szczególnie ze strony konserwatywnego, bądź rządu, przynajmniej retorycznie konserwatywnego, którego przedstawiciele przez lata twierdzili, że właśnie kultura wysoka jest najważniejsza. Tutaj to, co mówisz, jest niezwykle ciekawe, bo to podsumowanie 2020 roku pozwala przede wszystkim zrozumieć, że to, czego bardzo często zrozumieć nie chcemy, to znaczy, że twórcy, ludzie kultury funkcjonują na bardzo szczególnych zasadach w społeczeństwie i że to wcale nie są dobre zasady przede wszystkim dla samych twórców. Bo to, co pandemia uświadomiła nam w Polsce bardzo mocno, to, że nie kochamy naszych artystów tak, jak na to zasługują wcale, nie pomagamy naszym artystom. Uświadomiła nam, że większość ludzi, którzy pracują w sektorze kreatywnym tak zwanym, to są ludzie pracujący dorywczo, pracujący w najlepszym razie na jakichś umowach o dzieło czy umowach zlecenia. To są osoby, które nie mogą liczyć na żadne systemowe wsparcie, ponieważ są niejako poza
systemem, który był zawarty w tych kolejnych, chociażby w Polsce, tarczach antykryzysowych. I to jest tak, że oczekujemy od artystów właśnie nowego Decameronu czy nowej Dżumy, tymczasem okazuje się, że jednak najpierw muszą zatroszczyć się, znaczy, czyli oczekujemy w dużym stopniu tego, że będą głodni i będą, tak jak kiedyś marszałek Karczewski chciał, żeby to robili lekarze, pracowali dla idei wyłącznie i że będą tę swoją kreatywność rozwijać na najrozmaitszych polach bez żadnego wsparcia takiego solidnego. To znaczy cały czas jest taka figura artysty bujającego gdzieś w obłokach, oderwanego od ziemi i dopiero tak wielki kryzys uświadamia, po pierwsze, jak ogromny jest ten sektor kreatywny, nawet jeżeli popatrzymy na samą Polskę, a po drugie, że on jest kompletnie poza systemem i że on nie jest zaopiekowany, mówiąc tak naprawdę. To znaczy jesteśmy w sytuacji, w której już te pierwsze takie nieporadne próby przyznawania stypendiów czy jakiegoś takiego pomagania artystom, no ukoronowane tym przedziwnym algorytmem ministerialnym, który wsparł bogatych, a nic nie dał biednym, jak taki odwrócony Robin Hood, to wszystko pokazuje, że tutaj nie ma żadnego systemu. I oczywiście pojawiają się w Polsce, już trwa od wielu lat dyskusje na temat na przykład przygotowania ustawy o zawodzie artysty, żeby można było jednoznacznie stwierdzić, kto jest profesjonalnym artystą i komu na przykład w takiej sytuacji jak teraz wsparcie by się należało, ale okazuje się, że ta cała przestrzeń jest bardzo trudna do uporządkowania, ponieważ gdzieś tam zawsze dochodzimy do jakichś takich kategorii poza, powiedziałabym, nie mieszczących się w paragrafach. I bardzo trudno jest takie algorytmy stworzyć, ponieważ no prędzej czy później dochodzimy do tego momentu, w którym pojawia się pytanie o to, kto będzie decydował, kto jest artystą. I to jest pytanie bardzo trudne i pytanie, na które tak naprawdę moim zdaniem nie ma w tej chwili dobrej odpowiedzi. Z drugiej strony są instytucje sztuki, które otrzymały jakąś pomoc, otrzymały jakieś wsparcie, ale przede wszystkim no, poniosły gigantyczne straty. To są muzea, to są galerie, to są teatry, kina, zamknięte sale koncertowe, zamknięte od wielu, wielu miesięcy i nie wiadomo, kiedy będą otwarte, bo tutaj na przykład, żeby festiwal letni ogromny mógł się odbyć, no to jednak szczepienia muszą być powszechne i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której właśnie taki gigantyczny tłum ludzi jak na koncercie się gromadzi. Poza tym to, że to pandemia nam uświadomiła właśnie ogrom tego sektora, to znaczy to, że to nie są tylko sami artyści, ci osoby, których podpisy znajdują się na obrazach, te osoby, których muzyki słuchamy i tak dalej. To są sztaby ludzi, na przykład zajmujących się organizacją wystaw, organizacją koncertów, to są producenci, to są realizatorzy, to są dźwiękowcy, to są technicy i tutaj oczywiście też wszystkie feminatywy stosowne można sobie spokojnie dodać, to są kuratorzy, kuratorki. To jest ogromna grupa ludzi, którzy pozostali nawet bez żadnego mandatu do tego, żeby się o wsparcie ubiegać, bo mówiono o wspieraniu artystów, ale dużo mniej mówiono o wspieraniu tego, co jest niezbędne dla produkowania wydarzeń artystycznych. Ale tak się składa, że obiecałyśmy Państwu, że dzisiaj będziemy mieć gościa i właściwie gościnie i w naszym programie postanowiłyśmy uwzględnić głos osoby, która będzie najwięcej wiedziała o tym, co się działo w kulturze, a zwłaszcza w teatrze w tym trudnym 2020 roku. Naszym gościem, naszą gościnią jest Anna Smolar, reżyserka teatralna. Cześć Aniu. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry, musiałam się odmiutować. No, bardzo się cieszymy, że z nami jesteś i mamy do ciebie, właśnie chciałyśmy cię zapytać o to, jak ci minął ten 2020 rok profesjonalnie, zawodowo. Czy był on wyjątkowo trudny, czy też może odkryłaś w sobie w lockdownie pokłady pięknej kreatywności i wszystko było świetnie? Wiesz, to był różny, znaczy ja odczułam, myślę, jak większość z nas, ogromną destabilizację, znaczy to, że właściwie dowiadujemy się z czwartku na sobotę, czy instytucje będą otwierane, czy instytucje będą zamykane, powoduje coś takiego, że jesteśmy w jakimś takim stanie cały czas i pogotowia, i niewiedzy, i zagubienia, i ogromnej destabilizacji też procesu w ogóle tworzenia.
bo jednak proces teatralny rządzi się swoim kalendarzem i ten kalendarz jest kompletnie zaburzony i w sumie nic nie wiemy, bo naprawdę teraz na przykład nie mamy pojęcia, czy 17 czy 18 stycznia instytucje się otworzą, czy nie, tak jak nie wiemy, czy szkoły się otworzą. Więc dla tych, którzy jeszcze mają dzieci, no to już w ogóle jest, wydaje się, to nie do zorganizowania, to znaczy to łączenie pracy, przygotowań do na przykład do prób i jeszcze życia rodzinnego. W moim przypadku to jest jakaś taka układanka niemożliwa. Mam poczucie oczywiście po tych kilku miesiącach, że nauczyłam się trochę żyć z tą destabilizacją, z tym poczuciem też chaosu, więc to jest jakaś ciekawa kompetencja, która też otwiera jakieś oczywiście klapki, ale ja jestem po prostu w dobrej sytuacji, bo mi się udało po pierwsze zrobić jedną premierę tuż przed pierwszym lockdownem, zrobiłam dyplom ze studentami Akademii Teatralnej i mieliśmy dosłownie premierę 3 dni przed tym zamknięciem szkół i potem różnych instytucji, a potem jak się otworzyły teatry na jesieni, to zdążyłam, ale tak ledwo też, z premierą w Teatrze Studio, z Końcem Zedim. I tam nam się udało chyba tydzień przed zamknięciem ponownym instytucji kultury właśnie zrobić premierę, zaprosić widzów na żywo, mieć prawdziwe spotkanie i tak dalej. Więc miałam poczucie spełnienia, doprowadziłam te projekty do końca, dostałam za nie też pieniądze, więc nie jestem w jakiejś takiej sytuacji katastrofalnej, jak jednak większość ludzi w naszej branży. Znaczy, tak jak mówiliście wcześniej, tam nie ma jakby dla ludzi kultury i dla ekip technicznych i dla ludzi piszących na przykład o teatrze czy o takich sztukach, które musiały przerwać swoją działalność, nie ma rozwiązań systemowych, więc większość ludzi po prostu została kompletnie na lodzie. Natomiast no ja jestem teraz przed próbami do kolejnej produkcji, też jestem w ogromnej niepewności, znaczy nie wiem, czy termin premiery się utrzyma, nie wiemy, jak to będzie wyglądać, bo oczywiście wiecie, no po drodze są jakby potencjalne zachorowania twórców czy ekipy technicznej, no różne takie przygody, które powodują to, że nic nie jest tak do końca ustalone, nie? No ale pracę mam, więc to jest też mój ogromny przywilej, po prostu tę pracę mam. Jeszcze w ogóle jak wspomniałaś o końcu z Edim, to ja chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na stronę Kultury Liberalnej, bo jeszcze w grudniu mieliśmy recenzję tego spektaklu Liliany Hermec. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwu polecam przeczytanie recenzji bardzo, bardzo ciekawej sztuki Anny Smolar. A chciałam Ci zapytać o coś, co ostatnio czytałam w wywiadzie z Janem Englertem i chciałam Ci zapytać, czy jako reżyserka też masz takie doświadczenie, to znaczy Jan Englert, który bardzo się sprzeciwia w ogóle takiej udawaniu, że wszystko jest w porządku podczas tej dziwnej pracy w pandemii, dziwnej pracy w teatrze, mówi, że dla teatru też ten pomysł, żeby sztuki były online, dostępny online, jest w gruncie rzeczy jakoś krzywdzący, dlatego że nawet sami aktorzy, którzy biorą udział w tych przedstawieniach, potrafią na przykład nie do końca się interesować przebiegiem całego spektaklu, czyli jakby zrywamy takie zainteresowanie spektaklem jako czymś, co jest całością, często długotrwałą całością, dlatego że koncentrujemy się na tym pojawianiu się w tych oknach. Czy ty też masz takie poczucie, że ta praca z aktorami w tym czasie pandemicznym jest zupełnie czymś innym i że te spektakle też są czymś zupełnie innym? To znaczy ja miałam ogromny niepokój na początku i faktycznie jak poszła ta premiera Ediego i od razu teatry zostały zamknięte, otrzymałam taką informację, że spektakl będzie streamingowany i się ogromnie zbuntowałam, to znaczy chciałam absolutnie zablokować ten pomysł, zanegować, mówiłam, że to jest strzał w kolano, że ten spektakl wymaga spotkania na żywo między widzami a aktorami, że to jest strasznie ważne i ja po to też wybrałam teatr jako drogę życiową, dlatego że to jest spotkanie ciał w jednej przestrzeni, znaczy to są ludzie, którzy na żywo czegoś doświadczają razem i ta wspólnota to nie jest przypadkowe doświadczenie, które można zastąpić czymś innym. Więc, no właśnie, bo tak, u Ciebie jeszcze te ciała odgrywają bardzo ważną rolę, bo u Ciebie jest na przykład bardzo dużo tańca w spektaklach. Tak, jest taniec, jest w ogóle obecność jako rodzaj
bardzo intensywnego doświadczenia. To znaczy, wydaje mi się, że teatr w ogóle uwypukla to, co to oznacza, że jakiś człowiek jest obecny w przestrzeni. To już jest bardzo dużo. Ktoś wchodzi na scenę i już coś się dzieje i ktoś inny na niego patrzy i to jest jakieś niesamowite wydarzenie. I w pewnym sensie no ja sama jako widzka bardzo za tym tęsknię i czasami odkładam oglądanie cudzych spektakli na ten czas, kiedy będziemy mogli wrócić. No a z drugiej strony muszę powiedzieć, że właśnie to streamingowanie Diego, które jednak się odbyło i zresztą jest jeszcze do obejrzenia przez kilka dni chyba na VOD Teatru Studio, dało mi ogromną satysfakcję, dlatego że mogliśmy to nakręcić według własnych zasad i że nagle się okazało, że to medium coś wnosi, że mam nawet większą kontrolę nad tym, jak budować rytm. Ja bardzo lubię w ogóle medium filmowe i pracę z kamerą. Mam małe doświadczenie, ale jednak troszeczkę jakby tego próbowałam w przeszłości i to jest coś, co lubię. I okazało się też, że to spotkanie z widzem się jakoś tam odbywa, jakiś tam feedback dostaje. Oczywiście strasznie mi brakuje tego odczuwania jakby widowni i tego ciała zbiorowego, który reaguje. Ale to nie jest tak całkowicie pozbawione sensu, a nawet ta kamera i bliskość, wiecie, to, że aktor jest tak blisko i można pewne subtelności zobaczyć, których się nie widzi z widowni, to jest jakaś wartość dodana. I wydaje mi się, że problem teraz polega na tym, i tutaj bym się podpisała pod zdaniem pana Jana Englerta, że nie możemy udawać, że nic się nie dzieje, to znaczy problem jest wtedy, kiedy instytucje, które nas zapraszają do współpracy, próbują udawać, że to wszystko jest normalne, że my jako twórcy teatralni jesteśmy przygotowani do tego, żeby tworzyć takie rejestracje, sensownie je przygotować i wymyśleć. To jest kompletnie nowy język, to nie ma nic wspólnego z filmem, to nie jest też wideo art i to nie jest teatr. To jest jednak coś innego. I teraz brakuje mi dyskusji na ten temat, jak budować ten nowy język. Powstał bardzo cenny dokument stworzony przez Gildię Reżyserów i Reżyserek Teatralnych, którego przewodniczącą się stała Małgorzata Wdowik i tam grupa bardzo aktywnych i troskliwych osób się pochyla nad różnymi problemami teraz, które się pojawiły szczególnie podczas pandemii. I ten katalog dobrych praktyk wskazuje na to, co jest konieczne, nad czym się zastanowić i co instytucje powinny oferować twórcom, tak żeby to przebiegło dobrze, żeby to było mądrze wymyślane i proponowane. I żeby widz też dostał coś, co wciąga, właśnie co po prostu trzyma go przy tym ekranie. No bo słuchajcie, jak są spektakle dwugodzinne, trzygodzinne i jednak aktorstwo nie jest naturalistyczne do kamery, znaczy wiecie, to jest inny rodzaj aktorstwa. Rodzaj jakby adaptacji czy przemeblowania jest konieczne. I to wymaga ogromnej pracy tak naprawdę. I tutaj jakby jesteśmy w jakimś okresie transformacji, który pewnie doprowadzi do czegoś, co zostanie, bo ja podejrzewam, że ten streaming on zostanie, dlatego że on też ma taką wartość, że dostarcza teatr albo inne formy sztuki tam, gdzie on nie docierał. Mhm. I ludzie mogą, mieszkając bardzo daleko od określonego miasta, obejrzeć daną sztukę, możemy też oglądać zagraniczne produkcje i to jest ogromna wartość, ogromna, ale ona nie zastąpi teatru na żywo oczywiście. No właśnie, ale to jest pytanie, bo ja cały czas, wiecie, zastanawiam się nad tym, co będzie po tej pandemii, co będzie dalej, to znaczy na ile to, do czego byliśmy przyzwyczajeni przedtem, rzeczywiście wróci. Jak wiele osób, czytaliśmy dużo o tym wcześniej, że po prostu musiało się przebranżowić. Reporterzy zostawali kurierami, aktorzy zostawali sanitariuszami, po prostu na zasadzie takiej, że z czegoś trzeba było żyć. I pytanie moje to jest pytanie o to, czy my odzyskamy jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, żebyśmy rzeczywiście mogli pójść do teatru i czuć się tam komfortowo, od czego to zależy, jak się wam wydaje? Znaczy, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, to szczerze mówiąc ja nie mam żadnych wątpliwości, bo tak jak obserwowałam jakby zasady, jak były przestrzegane w teatrach przed tym zamknięciem w październiku, to teatr był jednym z najbezpieczniejszych miejsc. Może nie sceny kameralne, które czasami jednak powodowały, że była zbyt duża bliskość między widzami i też widzami, aktorami, natomiast duże sceny, no słuchajcie, tam było tak bezpiecznie, na premierze Diego w Teatrze Studio ludzie byli szalenie daleko od siebie i ta decyzja zamykania tych instytucji kultury wydała mi się czymś cholernie niesprawiedliwym i też podejmowana przez ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, jak te instytucje kultury teraz działają i co one oferują, jak gwarantują
po prostu ogromne bezpieczeństwo. I jak kilka dni później poszłam do galerii handlowej, na chwilę, na szczęście, i zobaczyłam, jak ludzie się po prostu kituaszą w tych sklepach, na korytarzach też tych galerii i tak dalej, no to jest totalne nieporozumienie, o którym się dużo mówi, ale to świadczy o rodzaju nieuczciwości, ale też ignorancji ludzi, którzy podejmują te decyzje, a nie mają kontaktu z tymi instytucjami. No właśnie, bo tam chyba jest takie zasadnicze niezrozumienie. Ja myślę zresztą, że to niezrozumienie jest w bardzo wielu sferach, nie tylko w sferze kultury. Ja akurat bardzo osobiście przeżywam zamknięcie instytucji sportowych, bo po prostu to jest bardzo ważna część mojego życia. I mogłabym powiedzieć to samo, to co ty mówisz, Aniu, o teatrach i o instytucjach kultury. To znaczy, że podczas gdy w instytucjach kultury panuje niesłychana ostrożność i tak samo w tych instytucjach sportowych, które jeszcze działały niedawno, no to można było w tym samym czasie jeszcze niedawno organizować wesela do 50 osób i chodzić do galerii handlowych, o czym pamiętam, że Daniel Passant mówił, że to wyłącznie dla samobójców. Także to jest jakoś niepokojące, a przy tym jak pytasz, Kasiu, właśnie, a jak my sądzimy, co będzie po pandemii, to ja muszę powiedzieć, że w pewnym sensie nad tym się nie zastanawiam, ponieważ nie wiemy, kiedy będziemy po pandemii. Nawet jeżeli zaszczepimy się wszyscy szczęśliwie, to może się okazać, że będą nowe mutacje, tak jak już teraz są. I w gruncie rzeczy my chyba powinniśmy myśleć, co możemy zrobić teraz, prawda? To znaczy, jak możemy w tej chwili pomóc instytucjom kultury, takim jak teatr, i też myślę, od razu też myślę o galeriach, o muzeach, i jak możemy zapewnić im po prostu trwanie w tym czasie, w którym jesteśmy. Czy wiecie, mi ta cała polityka wobec instytucji kultury w Polsce uświadomiła, jak bardzo w Polsce się mało i nisko kulturę ceni. I to, że artyści, artystki praktycznie zostali potraktowani jako, znaczy nie zostali włączeni w żadną taką normalną, systemową pomoc, tylko organizowano dla nich jakieś takie dziwne programy obok, to też świadczyło o tym, że to nie jest traktowane jako ważny, taki kluczowy obszar dla państwa, chociaż jakby są oczywiście wyliczenia dotyczące tego, jaki procent PKB wnosi kultura w Polsce, i to nie jest wcale mało, ale to nie zostało nigdy potraktowane na równi z innymi sektorami. I stąd potem się pojawiają takie różne kontrowersje, jak na przykład wobec tego słynnej zapomogi pana Glińskiego dla artystów, gdzie tam właśnie disco polo zostało tak dowartościowane. To znaczy, gdyby od początku włączyć to w obręb innej pomocy, innego wsparcia, to byśmy inaczej to traktowali. Natomiast ja mam wrażenie, że to, co może nas czekać, to jest taki kryzys instytucjonalny, ponieważ instytucje kultury są w bardzo trudnej sytuacji w tej chwili, bo zwłaszcza te mniejsze, nie mówię tutaj o takich wielkich, które dostają duże wsparcie na przykład od miast, w których działają, nie tylko z budżetu centralnego, ale też właśnie tego lokalnego, one mogą mieć ogromny problem, tym bardziej, że one też, ich nie stać na nowe technologie umożliwiające na przykład pokazywanie wystaw online, czy streaming spektakli, czy profesjonalną właśnie realizację spektakli, które by były możliwe do oglądania przez internet, bo to też jest jakaś troska o widzów. I myślę, że to będzie problem, że pewne lokalne inicjatywy po prostu tego albo już nie przetrwały, albo nie przetrwają. Dla mnie, muszę wam powiedzieć, to wszystko się zaczęło w ogóle w momencie, w którym przygotowywałam ze studentkami, moimi studentami, wystawę w Akademii Sztuki w Szczecinie i wymyśliliśmy tytuł wystawy: Po co studiować sztukę, kiedy ziemia płonie? No i przyglądaliśmy się tam kryzysowi klimatycznemu, różnym współczesnym katastrofom, i ta wystawa się nie odbyła, bo ziemia zapłonęła. I dla mnie to jest jakieś takie memento. Cały czas sobie myślę o tym, jak bardzo często nie widzimy czegoś ogromnego, co jest przed samym naszym nosem, ale no nie widzimy, bo w dużym stopniu nie chcemy widzieć. Musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję. Ja wam dziękuję. Dzisiejsze spotkanie. Dzięki, Aniu. Dzięki, Karolina. Do zobaczenia i no i mam nadzieję, że kultura to wszystko przetrwa, bo już nie takie rzeczy
przetrwała. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i dziękuję za nieustanne wspieranie kultury liberalnej, które też mamy nadzieję, że to przetrwa. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.